Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, mam niewątpliwą przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk sejmowy nr 1170. W skrócie mówiąc, projekt poselski Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, tak jak już tutaj wielokrotnie mówiła, wszyscy chcą, żeby działkowcom się działo jak najlepiej, żeby zapewnić prawa działkowców, tylko że problem tkwi w szczegółach i w rozwiązaniach. I musimy wyjść z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku po prostu zdyskredytował obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. 24 kluczowe przepisy zostały stwierdzone jako niekonstytucyjne. I teraz wszystkie kluby, takie w miarę ambitne, pokusiły się o przygotowanie projektu ustawy. Ja zgadzam się, że nie wszystkie te projekty może są najlepiej zrobione. Natomiast pocieszające jest w tym wszystkim to, że wszyscy chcemy w jakiś sposób zagwarantować prawa działkowców. Przy czym wątpliwości budzą niektóre rozwiązania w niektórych klubów i tutaj się skoncentruję na klubie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ponieważ o dobrych rozwiązaniach nie będę mówił. Będę mówił o tych, które mi się tutaj nie podobają w tym projekcie, bo dobre są oczywiste i będą procedowane. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na złe rozwiązania, które moim zdaniem są niebezpieczne. Przede wszystkim trzeba wyjść od treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co Trybunał Konstytucyjny zakwestionował? Zakwestionował monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców. Powiedział, nie może tak być, że w drodze ustawy tworzy się osobę prawną, która jest monopolistą na tym rynku ogródków działkowych i że nie ma możliwości funkcjonowania ogrodów działkowych poza tą monopolistyczną strukturą. I w związku z tym uznał, że zarówno Polski Związek Działkowców, jak i to nabywanie pod tytułem darmym, uwłaszczanie się na gruntach działkowców przez Polski Związek Działkowców, nie przez działkowców, nie przez ogrody działkowe, tylko przez Polski Związek Działkowców, jest niekonstytucyjne i było niekonstytucyjne, ponieważ w kilku wyrokach dawał temu wyraz, ale Sejm w swojej mądrości podejmował wówczas jeszcze uchwały, które obalał wyroki Trybunału Konstytucyjnego. I w końcu pierwszy prezes Sądu Najwyższego zdenerwował się, złożył wniosek po raz kolejny i Trybunał w pełnym składzie powiedział tak, cała ustawa jest niekonstytucyjna. Praktycznie, bo zostawił te przepisy, to zostawił tylko taką wydmuszkę ustawową z tego. I co zrobił Sojusz Lewicy Demokratycznej? Sojusz Lewicy Demokratycznej zamiast przygotować nową ustawę, zmienił ustawę, czyli chciał wypełnić tą wydmuszką tymi nowymi rozwiązaniami. W mojej ocenie pewne rozwiązania, tak jak już mówiłem, są niekonstytucyjne. Przede wszystkim artykuł 39 budzi moje zasadnicze wątpliwości, zasadniczy sprzeciw, który mówi, że Polski Związek Działkowców zachowuje prawa i obowiązki nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy. Czyli artykuł 39 mówi tak, Trybunale możesz sobie wydawać wyroki, jakie chcesz, ale Polski Związek Działkowców będzie dalej funkcjonował na tych samych prawach mając te same obowiązki. Czyli w istocie rzeczy z ustawy wynika jeden wniosek. Nie szanujemy wyroków sądu, nie szanujemy wyroków trybunalskich. A to już jest niebezpieczne, bo to już zakrawa na, że tak powiem, bojkot szanowania wyroków trybunału. W ustępie drugim mówi się, a teraz Polski Związek Działkowców ma 12 miesięcy na to, żeby przygotować statut, żeby działać zgodnie ze stowarzyszeniem już po wejściu ustawy. Czyli 12 miesięcy dajemy, a przez ten okres 12 miesięcy dalej będzie funkcjonował na starym statucie, który jest niekonstytucyjny. Mimo że Trybunał Konstytucyjny powiedział w styczniu 2014 roku,
ta ustawa przestanie obowiązywać. W związku z tym będzie obowiązywał statut dalej do czasu uchwalenia tego nowego statutu w oparciu o ustawę uchwaloną w oparciu o ustawę nieistniejącą. O co tutaj chodzi? Dramat. Po prostu dramat. Uważam, że chodziło o to twórcom tego projektu, żeby zmienić ustawę, ale w istocie rzeczy nic nie zmienić. Czyli dalej zachowujemy monopol Polskiego Związku Działkowców, dalej zachowujemy uprzywilejowaną pozycję tej struktury Polskiego Związku Działkowców, jednocześnie struktury terenowej, i gadanie i mówienie o tym, że oto tutaj jesteśmy po to, żeby przywrócić prawa działkowcom, żeby działkowcy stali się gospodarzami w swoich ogrodach, to jest tylko mówienie, bo w istocie rzeczy tutaj cała tajemnica tkwi w jednej rzeczy. Kto z tego tytułu będzie miał profity? A profity będzie miał Polski Związek Działkowców, który dalej się ostanie w niezmienionym składzie, w niezmienionych strukturach. Dziękuję serdecznie. Pozostawiam pozostałym kolegom.